Siema, ja jestem Rabo, a dziś pogadamy sobie m.in. o czarownicy, czarnej małej syrence, wielkim Yeti, który mieszka na dachu i jeszcze większym czerwonym psie. Zaczynamy! Kojarzycie Clifforda? Jeśli tak, to mam dla was świetną wiadomość. O wielkim czerwonym psie powstanie film. A jeśli nie kojarzycie, to już mówię, o co chodzi. Jest to historia o dziewczynce Emily, która na urodziny dostała szczeniaczka o imieniu Clifford. Kiedy ten magicznie zmienił się w gigantycznego psa, zaczęła się nim interesować potężna korporacja specjalizująca się w modyfikacjach genowych. Emily z pomocą wujka będzie musiała uratować psa przed złymi ludźmi. Tak prezentuje się zarys fabuły. A jak zaprezentuje się film? O tym przekonamy się najwcześniej za rok. No i stało się. Ostatnio gruchnęła informacja, że tytułową rolę w aktorskiej wersji Małej Syrenki otrzyma młoda aktorka i piosenkarka Halle Bailey. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że rudowłosą białą dziewczynę zagra Murzynka. I do wszystkich pseudoobrońców moralności, Murzyn to nie jest obraźliwe słowo. W każdym razie w internecie zawrzało. Jeśli o mnie chodzi, to również jestem niezadowolony, bo Arielka od zawsze była biała, a zmienianie jej koloru skóry to już jest taka poprawność polityczna na siłę. Strach pomyśleć, kto będzie następny. Może Mulan? No, na szczęście nie, bo niedawno otrzymaliśmy również zwiastun aktorskiej wersji tej animacji. Tutaj na szczęście wszystko jest na swoim miejscu. No, prawie wszystko, bo o ile zwiastun sam w sobie jest fajny, o tyle dotarłem do informacji, które już takie fajne nie są. W tej wersji Mulan nie uświadczymy m.in. elementów musicalowych, ale co ważniejsze, nie pojawi się gadatliwy smok Muszu. Mimo wszystko, film zapowiada się na niezłe show. Wybierzecie się na Mulan do kina? Premiera na wiosnę 2020 roku. Jakiś czas temu mówiłem wam o nowym zwiastunie drugiej części Czarownicy, a już pojawił się kolejny. Tym razem dostajemy znacznie więcej informacji. Wychodzi na to, że Aurora, czyli w zasadzie Śpiąca Królewna, będzie chciała wyjść za mąż, czemu sprzeciwiać się będzie postać grana przez Angelinę Jolie. A co się stanie później, to widzimy w zwiastunie. Cóż, będzie się działo. Premiera w październiku tego roku. A jak już w temacie październikowych premier jesteśmy, to nie mógłbym nie wspomnieć o nowym filmie studia DreamWorks o tytule O Yeti. Będzie to całkiem nowa animacja, która opowie o nastolatce, która na dachu swojego bloku znajdzie Yeti. Młoda skrzypaczka da mu na imię Everest i razem z przyjaciółmi wyruszy w podróż, by magiczne stworzenie mogło wrócić do swojej rodziny, mieszkającej właśnie na Mount Everest, czyli na najwyższej górze na Ziemi. Co myślicie o czymś takim? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym dajcie również suba, jeśli materiał wam się spodobał i chcecie więcej. Wpadnijcie również na fanpage, gdzie wrzucam ciekawe posty dotyczące bajek i moich starszych filmów, które mogliście przegapić. Link w opisie. Tymczasem dzięki za obejrzenie i do następnego razu.